Grzegorzu, witaj. Witaj Michał. Jesteś jedną z y, częściej przytaczanych osób w komentarzach na kanale, żeby zrobić z Tobą wywiad. Przypadkowo się spotkaliśmy. No dokładnie. <laughs> Powiedz, y, co dzisiaj robisz tutaj, właśnie co u Ciebie słychać, jak się czujesz dzisiaj? Tak dzisiaj niewyspany troszeczkę wstałem, co nie lubię, bo wtedy inaczej mówię. Jak jestem wyspany, no to wtedy jest więcej energii, więcej mi się układa faktów w głowie, a jak wiadomo... Trzeba tu myśleć przy tym, żeby to się wszystko gdzieś tam łączyło w yy, całość. Także taki okres intensywny po powrocie z zagranicy, jednej, drugiej, trzeciej i tutaj moment od razu jest tutaj konferencja w Radomsku. No, bardzo fajna organizacja, yy, bardzo fajni prelegenci i, 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 i także no fajnie to jest, naprawdę fajnie zorganizowane. I bardzo się cieszę, yy, że tu jestem, że tutaj zaprosiłeś mnie też do swojego programu. Yy, także że fajna pogoda dopisuje też również tematyka prelekcji, bardzo ciekawa, różna oczywiście, ale jakby ma wspólny mianownik, to, to tak musi zresztą być, no i, i jestem, także tutaj zaproponowałeś, także możemy śmiało poruszyć tą tematykę, oczywiście ona jest obszerna i czasami w krótkim czasie nie da się tak dokładnie tak, tak omówić wszystkich tych podpunktów, ale można zainteresować, zająć, nie. jak to się mówi, kogoś tym tematem. Co właśnie, co, co skłoniło ciebie, żeby wejść na tą ścieżkę zajmowania się tym, czym zajmujesz A. się obecnie? Kiedy to I się to zaczęło? To, to się już dawno temu, jak moje, moje poszukiwania tego typu wiedzy jest tak, można powiedzieć, byłem nie wiem, 11, 10, 9, 10 lat. To już były różne historie Atlantyda, przykład Bermudski. To te tematy powiązane, numerologia, jakieś stare takie właśnie księgi, historia też, no bo to też jest związane z tym, im bardziej starsze teksty, tym bardziej czułem, że jest jakiś w tym niektórzy, ale też chciałem sprawdzić, czy to się w ogóle jak, jak, jakkolwiek przekłada na, na nasze życie, jak to można w ogóle wykorzystać, żeby to nasze życie jakoś poszło lepszą drogą. No i tak powiem Ci, wiele rzeczy... Było gdzieś obok, często się coś nie sprawdzało. Takie chybił, trafił. U jednego się coś sprawdziło, innego nie. I mówię kurczę, to coś w tym nie za bardzo to ze mną rezonuje. A później zobaczyłem, że jest jeszcze coś takiego jak matematyka, że jedna jest dziesiątkowa, szesnastkowa, że się, i to jednak te ułamki naprawdę robią tak ogromne różnice w przypadku dokładności, żeby to na strogi obliczyć, no to tam parę stopni w lewo lub w prawo. Już można zmienić albo znak, y, zwłaszcza te, te wedyjskie znaki, które są takie bardzo ruchliwe, zmieniają mm -hmm. się. Y, no i tak jakoś y, zobaczyłem, że tu jest jakiś matryksowy taki świat zapisany w liczbach. Y, dzięki liczbom możemy sobie to tak wytłumaczyć. Y, i, on, I wcale tych wariantów nie jest dużo, bo, bo tak naprawdę nie chodzi też o znaki, którymi mm -hmm. my jesteśmy, ale też jakie mamy cele w tym życiu, jakie mamy zasoby i cele, bo to moim zdaniem to są chyba dwie najważniejsze rzeczy, jeśli ktoś miałby się tym zainteresować, to, to tutaj mniejsze znaczenie mają, moim zdaniem. Znaczy, to może dla kogo, każdy człowiek może inaczej to odebrać, mhm. ale dla mnie wiem tylko tyle, że lepiej znać cel, bo wtedy może, można na to w odpowiednią jakość tam wpłynąć. Mhm. I to jest ściśle powiązane z zasobami. Jeśli idziesz zgodnie z celami, to odblokowujesz zasoby. Jeśli człowiek się boi, zgodnie z celami, to znowu sobie blokuje te zasoby, no bo to jest tak jakby jedna z drugim powiązane ściśle mm -hmm. w przypadku tej, tej astrologii, tej wedyjskiej. Ale nie tylko wedyjskiej. Ja w Księdze Wodnika y, starałem się właśnie nie podkreślać kto, y, hierarchiczności, która jest lepsza, która gorsza, bo i tak, i tak ludzie dojdą, że astrologia jest jedna. Mm -hmm. a, a historia i zmiany i, i klimatyczne, i wędrówki ludzi, zmiany języków, zmiany alfabetów no po prostu spowodowała, inne nazewnictwa, ale interpretacja tych gwiazd stałych dla tych 12 znaków czy 28 minutych konstelacji to jest ta sama, praktycznie. Nie, nie zmienia się. Także to pokazuje tylko systemy, systemy obliczeniowe się zmieniały różne systemy astrologii. Jedne brały pod uwagę aktualną pozycję słońca wyznaczającą znak zodiaku, inne hipotetyczną. A mnie to ciekawiło zaczął tak, dlaczego hipotetyczną. No i, i, i tak cały czas tak dzisiaj pokazywałem tam na tych programach astronomicznych, że no, no są to inne znaki jednak dzisiaj, yy, które, które dzisiaj ludzie myślą, że są bykami, a są baranami i to się mniej więcej tam do tyłu cofa. Mm -hmm. to, o to o tym też dzisiaj porozmawiamy, bo to było mm -hmm. ciekawe. Mm, Okej, okay, czyli mówisz, astrologia, czym się jeszcze zajmujesz na co dzień? <coughs> Na co dzień produkuję jakieś suplementy, jakieś kosmetyki na bazie ozonu, mm -hmm. bo ozon to jest taki środek, który w naturze występuje, a jest tak, ma taką potęgę, siłę po prostu oddziaływania, na, na, czy to na skórę, czy na włosy, czy jest sam w sobie antybakteryjny, czyli jest naturalny konserwant. Tak, że przy, przy ozonie się nic nie mam prawa zepsuć, zgnić mm -hmm. grzyb nawet jakiś wdać. I koncerny. Oczywiście pojawia się gdzieś tam w ozonowaniu wody w basenach czy gdzieś. Natomiast to są najlepsze takie środki. W kosmetologii jest ciężki do uznania, natomiast daje bardzo fajne efekty jeśli chodzi o, o antyszampon, czy takie oczyszczanie włosów z parabenów, silikonów. No i dotlenia to jest spotęgowany tlen o 3 to jest taki nie dość do tlenia usuwa parabeny ze skóry. I która po prostu parabeny, przyklejone do skóry, no to po prostu działa to troszeczkę negatywnie na, na gospodarkę hormonalną. Bo to działa jak plaster antykoncepcyjny. Także też to, miałem taki zamiar, także to, to robię, yy, wymyślam cały czas jakieś nowe tam produkty. No jak to wodnik. K wodnik zawsze dąży do tego, żeby robić coś, czego inni nie robią. <śmiech> <śmiech> <Jak to? śmiech> także tak, dużo tych wynalazców i też współpracuję z nimi. No i tą całą tą, tą wiedzę też staram się tutaj też jakby wykorzystywać, żeby zrobić coś na zasadzie prostoty, ale też, żeby, miało, żeby było skuteczne w działaniu. Mm -hmm. w, muzyce, w muzyce to samo jest. Mniej więcej wszędzie na każdy, w każdą dziedzinę, jaką byś nie robił, zawsze możesz zastosować ten złoty podział, czy różne te osie, prawda, które są ze sobą powiązane. To są to tak, że to, to, Liczby 3, 6, 9, to one tak mniej więcej wyznaczają te takie odcinki, mhm. ze sobą y, też powiązane w, w naszym w ogóle świecie. Gdzieś tam w kalendarzu, też w odstępach między datą urodzenia męża, żony, dzieci, to też te liczby widać bardzo często. To mhm. pokazują wtedy tą zgodność genetyczną. No tak, nawet tutaj przed wywiadem, właśnie y, jak rozpakowywałem sprzęt, to od razu powiedziałeś daj no szybko datę urodzenia, no, prawda? No, sprawdziłeś szybko. I, jakby, I co ci wyszło? No, to jest też nowodnik, rezonujesz po prostu ze światem antysystemowym, czy światem. Wodnik jest w ogóle z natury rzeczy, może nie antysystemowy, tylko taki jest, ma taką naturę do, do, do pilnowania, że stary świat się kończy. To nie działa tyle lat już i trzeba to zmienić, trzeba pójść na drogą. Tak, to jest 12 luty to jest Daniszta to ona oznacza. Konstelację wodnika związaną też z cechą lwa, dlatego że to są takie energie odbijające się między lwem a wodnikiem. No i dlatego też symbolem zwierzęcym jest lew tej konstelacji. A ona jest związana z YouTube'em, z filmami. Bo mhm. no to mówię, lew rządzi filmami, a wodnik rządzi takim tym środowiskiem z otwartym umysłem. Mhm. To wodnik jest otwarty, czyli, czyli on, on bada to, natomiast nie zamyka się na, na nic. Dlaczego miałby się zamknąć, jeżeli jakoś wierzy w to, że posłucha tego, posłucha tamtego? No i różne te puzzle składa. Nie? Mm -hmm. A na przykład masz tak, że dzięki temu, że zerknąłeś na tą moją datę, popatrzyłeś sobie od razu, jak wygląda cały układ. To na przykład miałeś kiedyś tak, że od kogoś dostałeś jakąś propozycję, sprawdziłeś układ tego kogoś i powiedziałeś: Nie, 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 nie wchodzę w to. Ty korzystasz no z tego na, jakby dla siebie? Nie, no tak, raczej yy, skorzystam z tego no na pewno, tak. Ale nie w tym sensie, że ktoś mi coś tam proponuje. Yy, znaczy, może były parę razy takie, takie sytuacje, natomiast przeważnie jak ktoś proponuje, to już ze mną rezonuje. Mhm. To już podświadomie jest gdzieś tam. Natomiast yy, też miałem taką yy, sytuację, że mi odmówiono, ale to, ale to też się nie, nie zdziwiłem, no bo. Nie rezonowało to. także I tak byś się męczył potem podczas rozmowy. I to tak jest naturalne, tylko ja wolę to wiedzieć wcześniej też i, i wcale nie mam do nikogo pretensji, bo to jest coś prawdziwego, że ktoś z kimś nie rezonuje i coś się tu właśnie nie zjedanie. Tak. Najlepszym weryfikatorem są widzowie, e, ludzie. Oni albo coś się oglądają, pod umysł to po prostu wychwytuje, nie? że coś jest zgodne albo niezgodne. Mhm. U nich nie ma, że jest pośrednio. Czy albo zgodne, albo niezgodne. Hmm. Także ludzie to jakoś też wiedzą, dlatego jedni youtuberzy potrafią mieć dziesiątki miliony wyświetleń. Tylko Jakiś przykład? No ten MrBeast chociaż, który jest wodnikiem też, mm -hmm. też ma złotego jest. Danisza, to jest jedna z najbogatszych na świecie, to jest konstelacji. Ale on, yy, on właśnie ma ten wodnik, tak, ma dobre serce ogólnie z tego, no, też daje, pomaga, to jest typowa cecha i on te to, to pieniądze rozdaje. tak. I, i, I to no nie wiem, ile mam. Setki, milionów subskrybentów. Tak. Ale to, to nie są rzeczy, to co Ci mówiłem tam przed programem, które można się wyuczyć, czy można pójść na jakiś kurs i, i będzie to to samo. Nie, to jest epigenetyka. On tak jest postrzegany, on tym rezonuje i, i dużo szybciej może to osiągnąć. Nie? Mm -hmm. To oczywiście trzeba to wiedzieć też, bo y, czasami człowiek zrobi coś przez przypadek, odblokuje, odblokuje to i to się rozwija do takich. Różnych rzeczy, ale przeważnie znaki na ascendencie są takim logiem do świata zewnętrznego i to już widać rezonację z pewnymi dziedzinami. Także, jakby doktor religia nie miała na ascendencie jakiegoś tam lekarskiego znaku, to też by był inaczej odbierany. Mhm. Też by pewno nie zrobili go ministrem zdrowia albo filmu o nim nie zrobili. Nie gloryfikowali go by. tak, jak gloryfikują przeważnie osoby, które. Idealnie pasują na te swoje stanowiska. Także mm -hmm. ten świat trochę podświadomie no nie jest poukładany, tylko my myślimy, że nie jest. My myślimy, że on jest chaotyczny, ale naprawdę tu dużo rzeczy się odgrywa nam na poziomie podświadomym. No chociażby te reklamy telewizyjne, które walczą o naszą podświadomość i są puszczane głośno i, i w kółko. Mm -hmm. <laughs> Dlatego to nie jest przypadek. Oni, korporacje wiedzą jak to, jak to zrobić, jak dotrzeć do naszej podświadomości i podobnie jest z, z kodowaniem tych naszych rzeczy, które mamy swoją analizę astrologiczną, to po pierwszym przeczytaniu to nic nie da, nie? Ale tak mm -hmm. jak człowiek się zagłębi, zastanowi, o mam dom materii, doświadczać materię, to, to nie chodzi tylko o pieniądze oczywiście, no ale ta materia to jest też praca, to jest też rodzina, utrzymanie dzieci, żony i, ale jak wiesz to, no to człowiek nie męczy się tak, tylko mówię, o kurczę, no muszę za, muszę tutaj y, zakasać rękawy i może, może dwie prace spróbuję tak, ale wiesz, że to jest godne, że tu masz wsparcie y, wszechświata do tego, żeby to, a najlepsze w tym wszystkim jest to, że twoi strażnicy dookoła to rozpoznają, że ty idziesz prawidłowo tą drogą i ci mm -hmm. zaczynają sprzyjać. Mm. I żona ci sprzyja i dzieci, i, i przyjaciele, i pracodawca, bo wiedzą, że masz ten dom materii i w to idziesz. Natomiast są też takie osoby, które ma, mają cel Zrozumieć materiał, krytykują czy negują yy, i nie boją się iść w tym kierunku. A dopytam o to słowo klucz strażnicy, powiedziałeś. Tak, tak. Ja, jakbyś... Strażnicy to są wszyscy, czyli ty, ty jesteś moim strażnikiem, że chcesz, żebym żeby zaproponować mi wywiad, bo mam węzeł w Trzecim Domu Komunikacji i Mediów, nie? czyli to jest taki dom wywiadów, tak jak ma Ofra Winfrey, czy, mhm. czy, czy, czy in, inni, nie wiem, osoby, które. I to jest mój cel też: bliźnięta. One rządzą takimi rzeczami jak studio, telewizja, radio, y, komunikacja, pisanie książek, wywiady. To jest, to jest trzeci. No, I Ty mi to proponujesz, bo Ty podświadomie wiesz, że, że to jest ten mój y, ten cel. Natomiast nie zawsze tak było, że ja taki chętny zawsze byłem, mm -hmm. tylko raczej już na apela, gdzie mi tam pani wyznaczała, <laughs> do jakiegoś wierszyka czy coś, to ucieczka, to był pierwszy. <śmiech> <śmiech> Czyli podświadomie to, to wiesz, mm -hmm. ale świadomie tego nie wiesz, no bo skąd? Ale z, ja, mnie to kiedyś bardzo zastanawiało. Ja wiele lat poświęciłem na kalkulatory różnego rodzaju, żeby obliczyć, gdzie te węzły są, w jakich sektorach, a tutaj człowiek idzie i wie. Mm -hmm. I, on wie, I to, jaki... to to samo wychodzi. On, on, ludzie wiedzą, jaki masz układ po prostu. Jak wiedzą, że masz układ, nie wiem, y, doświadczać, y, załóżmy y, siebie, mm -hmm. no to. No to jak ten ktoś, kto ma doświadczać siebie, pomyli kierunki i będzie chciał szybko założyć rodzinę i się angażować w związek, który jest w ogóle przeciwległy. Dom ego i dom siódmy, dom związków jest przeciwległy, i to ta żona dostaje, staje się strażnikiem. No mhm. i zaczyna albo zdradzać, albo zaczyna, odchodzi w ogóle od tego męża. No, chce mu pomóc, nie? Uczy go. Nakierowuje go. Tak. Jak mhm. pierwszy mówi do niego, a on dalej nie. No to <noise> Mówi, kochanie, jutro Cię zdradzę, mówię do Ciebie. <noise> bardzo często te zdrady, bardzo często to są tylko warianty takie u tych strażników, ale tak kilka jest wariantów takich, co się bardzo często przewijają. Zdrada to jest jeden z nich, drugi to jest przedwczesna śmierć tego małżonka. To są tak zwane czarni wdowcy, albo wdowy też. Te, co mam, mm -hmm. przychodzą na świat z przerobionym do partnerów i wtedy fokus jest na samego siebie. Nie? Bo mm -hmm. wtedy są w pojedynkę, mają na to czas. Mm -hmm. To jest Przedwczesna śmierć, A trzeci wariant to jest yy, przemoc fizyczna. Czwarty wariant to jest to no, tak jak u Deppa, którego żona właśnie yy, biła, co go w, tak. w sądzie się sprawa skończyła. To jest taki sam układ On ma rach w pierwszym domu, czyli ten pierwszy to jest dom Ego, czyli czasami robi coś, że, że idzie do kamer i jest centrum zainteresowania, mhm. natomiast może nie być do końca w pełni świadomy tych swoich celów i, i dlatego się też tak dzieje. Mieszkając z żoną ta żona po prostu staje się jego tym strażnikiem. i Ona z perspektywy jego celu bo robi dobrze, natomiast on, on świadomie myśli, że ona go bije przez to, że ma jakiś charakter albo szuka sobie wytłumaczeń. Mhm. Natomiast żyjemy w jakby dwóch matrycowych światach, no, albo znasz zasady gry, albo nie znasz. Jeśli nie znasz, no to wszystko się i tak samo wiesz, układa, mhm. wydarza. Czyli to, co ma być, to będzie i, i to się mniej więcej samo dzieje. Tylko to jest chaotyczne i bolesne bardzo często. Natomiast ja tam wolę wiedzieć, w którą stronę nacisnąć. Mhm. A czy było kiedyś tak, że na przykład y, sprawdziłeś sam pod siebie różne rzeczy, prawda? U siebie i na przykład, w cudzysłowie, nie sprawdziło ci się to? Nie, raczej to było brak wiedzy czy brak jeszcze zagłębienia się jeszcze głębiej. Kiedyś było tak, że na przykład... Y, Mahadasha to są te planety w czasie, mm -hmm. które mają na ciebie wpływ, i, i to, to, to są też strażnicy oczywiście. Nie tylko ludzie, ale też pl planety. Mm -hmm. Czyli jak masz planetę maleficzną, czy taką niekorzystną do pewnych działań, to chociażby się nie wiem, na głowie by stawał, to i tak ci to nie za bardzo pomoże. Mm -hmm. y na, na, ale przychodzi okres nagłej zmiany w uczuciu, i nagle jak ręką odjął, cuda się. Ludzie mówią: Takie zmiany, to jest niemożliwe, co się do dzieje. Nie mogą znaleźć wytłumaczeń. No, i to są takie tam, na całym świecie. To jest, ja w drugim tomie książki tam tysiące tych przykładów wrzucę, dlaczego była ta mama już nagle pierwszy skok, mm -hmm. wygrana w Świata. Dokładnie wtedy, kiedy to słońce okres, znaczy planeta słońca, która sprzyja temu, mm -hmm. sprzyja temu, i ludzie świadomie mówią, no, mistrz i szczęściarz, i w ogóle, i nie wiem, trener, i mówią jakieś tam. Bułka z bananem, może wpłynęła, na to nie, <noise> zotają no. różnych logicznych wytłumaczeń Natomiast to dla mnie jest jedno jest słońce, i koniec. I no i kiedyś tak miałem właśnie, że. Jowisza chciałem połączyć z muzyką, bo był to dzień koncertu. I mówi, coś się do nie sprawdza. A jak się zagłębi dalej, że to, to się patrzy, jeśli jest. W tym dniu wpływ Jowisza, mhm. to patrzy się, gdzie ten Jowisz jest, w jaki jest znak A On był właśnie w tej daniszczy, która jest tą konstelacją z muzyką związaną, muzyczną. No, perkusja jest z symbolem, czy bębenek, i to jest muzyka rockowa i bardziej, no i akurat tam na tym koncercie byłem. W ten dzień się zaczął, włączył się mhm. i to jest takie dziwne, bo córka kupiła bilety dwa miesiące wcześniej, czyli jakby jej podświadomość wiedziała, że to musi być ten dzień. Mhm. I to zauważam. I, I zauważam, że to jest wszystko wyliczone bardzo dokładnie, tylko my, nas tego nikt w szkole nie uczy i, i nam się to wydaje dziwne, albo czary mary i wróżenie ze szklanej kuli, to już nie, 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 nie traktowałbym tego tak. Oczywiście są różne systemy, natomiast tutaj ta, ta prawdziwa, yy, ta astrologia oparta na takiej dokładności, to ona może nam naprawdę dużo pomóc. Yy, nie tylko o zdrowie, ale też o te nasze cele, bo to w sumie to jest... No, można powiedzieć, jak chcemy zmienić swoją rzeczywistość, to musimy być świadomi, czy idziemy dobrze, czy źle, żeby mm -hmm. człowiek nie, nie walczył sam ze sobą, bo największa utrata energii jest, jeśli walczysz, yy, twoja podświadomość ze świadomością, czyli yy, podświadomość ma jakiś cel, yy, jest, jest w pełni obiektywny, taki, no, nie, i, i, a tutaj świadomość się tego boli, no i blokuje, nie jest tam, i, stamt, i człowiek, człowiek choruje, nie wie, co się dzieje. No. Ale tak samo są kraje nacechowane y, pewną energetyką. I ściągają do siebie właśnie ludzi, imigrantów, którzy też mają te konstelację. To, co mówiliśmy przed programem, że czy to Portugalia, czy to jest Panna y, Hasta, a czy teraz byłem w Irlandii w Dublinie, no to, to w ogóle za nie było tych y, skorpionów y, Anurada. To jest akurat trzy osoby, które głównie pomogły mi zorganizować te prelekcje tam w Dublinie, mhm. to Anurady dwie księżycowe, jedna na ascendencie. Także one, one tego nie są świadome dlaczego tak się dzieje. Natomiast, ten, natomiast kraj jako Irlandia to jest data założenia i walka o tą swoją niepodległość to była właśnie yy, ta konstelacja wychodzi, jak, jak, jak ulał i, i, i pierwsi bojownicy Irak, późniejsi premierzy tego kraju w 1916-17 jak, jak odzyskiwanie niepodległość od Wielkiej Brytanii no to mieli te same konstelacje. Także, <t> także później Znani Irlandczycy, jak Liam Neeson, rada czy tam Shinne ono Anurada, to, to, to też taka, taka pieczątka, hmm. że rezonują i są tą wizytówką tego kraju. teraz jest to znak pamiętliwy, i, i, i jeśli im ktoś złego zrobił w przeszłości, czy odciął od dostaw żywności, jako wyspę, mówię o, o królowej, tak. to są skorpiony pamiętliwe, będą to długo, długo pamiętać. Tak, że <laughs> uczą w szkołach tego patriotyzmu. Tak, ale to też pokazuje, że jako lud wyspiarski, no to oni mają ten, ten, ten swój świat, tą swoją enklawę taką typową dla, dla wyspy. Także jest geografia też, nacechowana różnymi energiami, mhm. i, i Stany Zjednoczone właśnie mają ten, tą konstelację wodnikową. W Księżycu oczywiście, nie mhm. w Zodiaku, bo w Zodiaku to jest bliźniak. 4 lipca. No i, 4 lipca w zachodniej to rak, z raki nie są wojenne, nie są takie, jak, które by miały pasować do Cech Stanów Zjednoczonych. Mhm. Tylko tutaj wychodzi księżyc właśnie między, między koziorożcem a, a wodnikiem. I stąd też mamy wolność, statut wolności, mamy tutaj konstytucja związana z wolnością, różne rasy mieszkające w Stanach, to jest taki... I stąd to jest... no ale ta konstelacja też ma za, za kurtyną też yy, wojnę, nie? Też ma. Mhm. Ma walkę tam, bo to planeta Mars dodatkowy ma aspektuje, także zawsze gdzie Mars to wojny, o coś tam, czy o gaz, czy o ropę, czy o petrodolary, czy. czy... No i tak wiesz, możesz tą, ten świat poukładać sobie takimi wyobrażeniami czy częstotliwościami i, i lepiej to zrozumieć, że I trudno będzie się polakom z Niemcami na przykład dogadać, bo to mhm. są już inne znaki, nie? które nie za bardzo rezonują z nami polakami. I to nie tylko chodzi o drugą wojnę światową. Nie, nie, w ogóle. To nie co ty, To, mm -hmm. to, w, to w, chyba od początku wspólnej historii. To, to tam się nie dogadują. Nie? Mm -hmm. Także to nie tylko chodzi o. No ale są też tacy Polacy, którzy bardziej z Niemcami rezonują. Nie? Tak. No i to, bo mają takie znaki. I co miał Adolf Hitler czy Angela Merkel, mimo że Adolf Hitler nie był Niemcem, no ale, ale miał znak niemiecki mm -hmm. urodzenia, nie? 20 kwietnia. I powiedziałeś fajną rzecz przed chwilą, że. Mm -hmm. Podświadomość, wie, co realizować chociażby na podstawie tego, co ty możesz odczytać, prawda? Natomiast świadomość często blokuje różnego rodzaju działania. Może blokować. Jak czujesz, jaka jest przyczyna tego z twoich obserwacji? No, to jest strach przed nowym czymś. Wszystko, co jest dla nas nowe, to jest celem. Znaczy może nie wszystko, ale załóżmy jeden z tych dwunastu sektorów. Pierwszy cel to jest pierwszy dom. No to, jest, to jesteśmy my, czyli może to wynika z tego, że, że załóżmy w poprzednim życiu eksploatowaliśmy siebie, pomagając wszystkim dookoła, tylko nie, nie zrozumieliśmy siebie mm -hmm. i wtedy nie było czasu yy, na, poznać swoje emocje skoczyć na bungee, czy gdzieś wybrać się z przyjaciółmi, no w ogóle nie było na nic czasu. Mm -hmm. Także to w tym życiu jest odwrotnie i wtedy cel jest numer jeden, czyli dom barona, nasze ego jest celem, ale to może być każdy, róży, każdy znak, jakikolwiek, data urodzenia może być różna, tylko te węzły się układają, pokazujące cele. I, i, i wtedy masz też zasoby. Nie? Ale człowiek się rodzi pod wpływem takiej karmicznej pamięci ty, tych zasobów, to, co dokończyłeś w poprzednim życiu, to w tym życiu chcesz szybko do tego wracać, bo jest to twoja strefa komfortu. Mm -hmm. Czyli na przykład dziecko się 7 lat ma i mówi mamo, tato, ja chcę być strażakiem, bo załóżmy on rezonuje z tym żywiołem ognia, no. czy gaszeniem ognia, ale to nie jest jego żaden cel. To jest tylko po prostu taki atrybut, gdzie on podświadomie czuje z tym rezonację, ale z biegiem lat będzie to słabnąć, mm -hmm. bo dojrzewa i z biegiem czas będzie się, jak już dotrze do 42 roku życia, to już potem już, już, już staje się to bardzo silne i człowiek się frustruje, że musi ten cel znać. A taki okres karencji, jeśli jak jest młody, to tam nie wie za bardzo o co chodzi, nie? ale też każdy jak się tak sprawdzi, o ja chcę być tym, ja chcę być tym, to mało kiedy tym kimś jest. Bo mhm. przeważnie to są te marzenia związane z zasobą. z jest, jest zasób, który przynoszą. I się czują pewnie w tym. Natomiast cel jest zawsze strachem dla nas. no I bardzo często też tak jest, jak pani mówi, tam pani Grzesiu, co mi pan to wypisuje? Jakaś działalność gospodarcza, firma, to w ogóle się ze mną nie zgadza. Ja z tym nie rezonuję, ja ale to, 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 to ja przecież tego nie wymyślam. Tylko tak wychodzi z daty, z godziny, z miejscowości mhm. i wychodzi dom byka. No to dom to jest firma, działalność dwie prace, to mhm. wszystko to. A ona się tego boi, czyli sama przyznaje, że no to nie jest jej strefa komfortu, nie? Mhm. Tylko ona by chciała antymateria, jakieś tajemnice, poufności, to wszystko tam, gdzie jest jej strefa komfortu. To ona to lubi, właśnie astrologii, jakieś takie rzeczy, których fizycznie nie można dotknąć. To jest jej zasób, ale... I, i, to, i potem to poznać oczywiście. Mhm. Coś w tym jest, co mówisz, bo nawet chyba nie wiem, czy to z buddyzmu jest, że właśnie te obszary, gdzie czujesz jakąś niewygodę, jakąś niewy, jakiś, jakiś problem, to właśnie są dokładnie informacje o tym, że trzeba tam wchodzić no i to, sprawdzać to. Tak, tak. To, są, to nie ma, to, to jest, to, ale założę, że tu jest zawsze satysfakcja. Kiedy pokonasz jakieś bariery, trudności, droga na skróty nie daje nigdy nie, nie takiej satysfakcji. A człowiek sam doświadczy, na początku zawsze jest trudno, ale potem to. To jest taka iluzja, że, jest, że coś jest trudne. Na początku tak jest, ale jak człowiek się otworzy i idzie, to momentalnie te przeszkody znikają i się to wszystko. Tylko tak jak mówię, no ten, ten cały proces kodowania do podświadomości on trwa kilka miesięcy, żeby, żeby już troszeczkę, żeby nas w tym świecie matryksowym zauważono. Bo mm -hmm. oni też cień strażnicy, to też opisuję w drugim tomie książki, że no. To nie ma. To nie, to są, oni są bezlitośni. To, to nie ma że Bezlitośni nam pomagają. Tak, tak. W cudzysłowie. To śmieszne czasami naprawdę, bo jak ja te historie tam słucham, to jak oni sobie... Naprawdę, to z jednej strony pomagają, ale czasami przez drastyczną drogę tak no. no właśnie, jak czasami przez pryzmat y, takich ziemskich doświadczeń, takich ludzkich. Często jest ten nawyk automatyczny pokazywania palcem, to oni są powodem mojego cierpienia, prawda? A to, co ty mówisz, jest zupełnie jakby... Nie, oni, oni nie są powodem na pewno, tylko są... pomagają mnie tutaj. Mm -hmm. ja wiadomo, że jak ktoś cierpi, to i tak koduje te emocje do końca życia, a wręcz może i dalej przeniesie te... No bo są wygenerowane jakiegoś rodzaju emocje. Tak. Jeśli są emocje, to jest pamięć, to jest zakodowane głęboko w naszej pamięci komórkowej i tego tak jak powiedziałem wcześniej, że nie znasz zasad tej gry, to doświadczasz takiego troszeczkę bólu i chaosu, że to wszystko się wydarza. Nie? Mm -hmm. Jakby poza Twoją y, świadomością, albo poza Twoją sprawczością, jak to się mówi. Tak, tak. Hmm. I ten świat nie jest logiczny. To znaczy, nam się wydaje, że on y, znaczy on jest bardzo logiczny, tylko z perspektywy podświadomego, że tu się wszystko układa i trzeba wiedzieć, kto y, jest y, jakiś kogoś strażnikiem. Bo to wtedy to idzie czasami poznać, przykładowo, że matka ma doświadczać dzieci mm -hmm. i ona nie rozumie tego, albo się boi, no to dziecko idzie i na kotyki zaczyna ćpać, potem drugie dziecko gdzieś tam y, jakiś wypadek i nogi mu ucinają temu dziecku i, i cały czas jest coś z tymi dziećmi, nie tak? Nie? No. A ona dalej się tego boi, broni się, no to, to już dzieci jej pomagają, no nie? I cały czas coś wymyślają, a ona nie i nie i gdzieś tam z tymi Koleżankami, no bo koleżanki i koledzy, przyjaciele to są jakby naprzeciwko domu dzieci. Piąty dom lwa to rządzi domem dziecka, dzieci, mm -hmm. a naprzeciwko ta strefa przerobiona to są przyjaciele. Nie? Mm -hmm. No i oni czasami to mylą. Nie, że, czy mylą w tym sensie, że no wiadomo, że tu wolą z, ze znajomymi, przyjaciółmi, Właśnie. jest ich strefa komfortu, ale żeby się zająć dziećmi, no to już jest ta sztuka y, trudniejsza. Natomiast jak to wiesz, to idziesz. Dajesz też remedia, robisz pewnego rodzaju remedia. idziesz do domu dziecka, dajesz jakiś datek na, na dzieci. Bardziej podchodzisz do tego dziecka ze zrozumieniem, bo już wiesz, że to jest twój cel, nie możesz tego zaniedbać. Nie? Mhm. No i wtedy to, to się nie wydarza. I te drastyczne, omijasz te drastyczne rzeczy. Nie? Super. No, wracamy też do tematu. Już. To, co teraz powiedziałeś, to mocno pokazuje, jak silnie planety wpływają na ludzi ogólnie. No, no bardzo, bardzo. No tak, byś miał jakieś opiłki magnezu w obiegu i jakaś planeta magnetyczna się zbliży do ciebie mm -hmm. nie? i wszystkie te twoje organy szaleją. No i te, my jesteśmy z tego pyłu gwiesnego stworzeni. I tak mm -hmm. jak mówię, że w zależności od twojej konstelacji księżycowej, taka też planeta rozpocznie się wpływać na twoje życie. Także jak ja mam. Księżyc w słonecznej konstelacji między Baranem a bykiem, To słońce pierwsze 6 lat jakby wpływało na moje, na moje życie. No i jak to się? W czym to się odzwierciedlało? ja byłem mały, no to znaczy ja byłem wychowywany przez babcie dziadka, mhm. bo słońce też rodzi do mnie przodków, dziadków, dziadów, nie? dziadki dziady to też po określeniu i dzieci, i, i przodków. Mhm. I, to ty miałem prawie wakacje codziennie, bo ja, babcia była szefową kuchni. <głos> <głos> babcia była szefową kuchni, to mnie brała. <noise> z harcerzami na zawsze dwa, trzy turnusy. Hmm. Także dla mnie to były naprawdę wakacje i taka wolność, nie? jak dla wodnika, to może dlatego miałem słońce. <noise> no ale i potem to się jakoś właśnie ucięło? W tak. W pewnym momencie? No jak się skończyło, no to już potem. Jak to, ja to często nazywam skok z drugiego piętra na beton. Nie? Wtedy mhm. już nie ma poduszek na nogi. Podusz jak na nogi no. Nie ma już tej poduszki, tylko jest już taka twarda doświadczenie materiy. No I wtedy są inne wpływy. Znaczy każdy człowiek może odczuwać to inaczej. No, na przykład teraz mój współpracownik, e, który jest niepełnosprawny, e, ma... wózek, mu się zepsuł, mhm. e, no i, i jemu okres słońca zaczyna się dopiero za miesiąc. No, i, i mówi, że się zepsuł. Ja mówię, to nie przejmuj się, coś, coś pomyślę, zbierzem jakieś pieniądze, no. zrobię jakąś zbiórkę. No, bo dlaczego by nie? No, facet nie rusza ani rękami, ani nogami, a, yy, a jeździ też z takim używanym tym sprzętem. Mhm. No, także mówię, no to może, by pomyśle, może mu się uda zabrać tą kwotę i tą wózek, pomogę mu zdobyć. Mhm. No. i on mi zadał kiedyś pytanie, bo on ode mnie ma tą wiedzę już od wielu, wielu lat. No, i, i mówi tak. A szefie, a powiedz mi, czy ty mi ten wózek, tak powiedzieć, że mi się okres słońca za miesiąc zaczyna? Mm -hmm. I tak mi się zaczęło chciać z tego śmiać, bo ja całkowicie nie myślałem o tym, że on słońce za miesiąc zaczyna, bo, bo wiesz, co chwilę masz jeszcze tych ludzi analizujesz, to nie pamiętasz. Ale faktycznie, słońce za, dopiero za miesiąc y, się zaczyna. Ja tą auk aukcję już w Stanach Zjednoczonych jak byłem chciałem zrobić, z braku czasu nie zdążyłem, czyli wiesz, masz tutaj pokazane, że wszystko ma swoje miejsce. Mm -hmm. Także do 1 listopada niedługo i, i, ten, i zacznę to akcję, będę zbierał. Także. O spoko. Ale widzisz, robiłem to podświadomie, nie? Zaproponowałem, nie wiedząc logicznie, że ten okres końca ktoś będzie miał. Mhm. No i tak ten świat się tak sam zadziewa, wydarza się sam. Jak jeszcze planety wpływają na ludzi? Bo, na przykład, takie najbardziej popularne powiedzmy, to słyszymy, że nie wiem, przesilenie, albo właśnie jakieś takie y, mocne. A to przesilenie, no, to przesilenie, to są zmiany takie duże tąpnięcia energii, które ludzie odczuwają też, nie? Ale to są równonocy i tutaj jest jakby punkt zerowy, kiedy organizm no, przygotowuje się do, 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 do wejścia w nową fazę. Bo mówimy o takiej, jakby nowej małej. W małym okresie, wiosna, lato, jesień, zima, no i to są takie restarty i to są okresy, kiedy ci, ci, co wiedzą, to mogą sobie tam mówić, że zacznie się wielki wirus i nas tam pozamiata i to z, z, zawsze się więcej dzieje w okresach prześleń, czyli to jest jakby ściśle z tym związane. No ale, ale to Saturn, ludzie się boją Saturna, no bo to jest planeta zimna i taka wymagająca, ja już teraz mhm. wiem dlaczego. To nie chodzi, że ona jest zła, tylko ludzie się po prostu nie chce pracować. Nie? A, przy Saturnie, <grystanie> a przy Saturnie trzeba się, może nie napracować, ale trzeba iść już naprawdę, coś robić zgodnie. Jeśli masz doświadczać, załóżmy, materii i przychodzi Saturn, no to nie możesz sobie mówić dalej, ktoś będzie pływał w obłokach i jakoś to będzie. Nie? Mm -hmm. Samo Saturn to on od razu, jeden do jeden. Albo działasz zgodnie, albo nie działasz. On nie patrzy, czy ktoś płacze, czy sobie włosy z głowy wyrywa, czy coś. Mhm. On po prostu od razu śrubę przykręca, bo coś zabiera, także bardzo często był utożsamiany z tą złą mocą. Tak. Saturn. No ale to każda... I powiem szczerze, że i na, każdy, na każdego człowieka Saturn będzie inaczej działał. Mhm. Bo przykładowo Ty jesteś wodnikiem, Twój Saturn jest sprzyjający, no bo Saturn rządzi wodnikiem i koziorasz tam tymi dwoma znakami. Mhm. No, ale to jeszcze nie upoważnia Cię do tego, że Twój Saturn, że dostałeś przywilej, że urodziłeś się w lutym i Twój Saturn Ci będzie tam dawał, nie? Mhm. Ale są załóżne dwie takie osoby, jak Ty, urodzone w lutym i jedna osoba y, wie, że idzie zgodnie i, i robi coś i, i konsekwencje, klub, klub, bo to też jest dyscyplina i porządek i taka można powiedzieć, że cały czas idzie krok po kroku. Sukcesywnie. Sukcesywnie, Sukcesywnie mhm. dochodzi do celu. A, a, a Satur jest powolny. powolni, efekty ludzie nie, nie widzą tak szybko. ale na to, Natomiast on wypłaca bardzo dużo przez to, jak człowiek jest konsekwentny. A drugi po prostu się całkowicie y, przyzwyczai, że miał okres sprzyjający i tak też będzie chciał mieć teraz i w ogóle do pracy nie pójdzie. Także te dwa Satury różnie na te osoby w ten sam dzień urodzone będą działać. Nie? Mm -hmm. no, to mówię. Oczywiście jest to... Y, zawsze Satur lepiej działa na osób urodzonych w zimie. Niż w lecie. Mm -hmm. Bo to jest planeta dyscypliny. No już trzeba zimę przetrwać, na zbierać chrustu. I tu nie ma czasu też na innowacje i eksperymenty. tylko to trzeba przetrwać. Czyli to jest taka dyscyplina, musi być nie tylko zebrana. I każda planeta inaczej. Dlatego się mówi o benefikach, malefikach, o planetach uszkodzonych czy nieuszkodzonych. To, to nie, że one są uszkodzone, tylko po prostu. To jest tak, wolna wola w astrologii też jest. Nie? Mhm. Jest to tylko, trzeba po prostu wiedzieć, że jak masz ogień, Mars, planetę, to jeśli nie wykorzystasz tego w jakikolwiek bo to jest nadmiar energii, nie? czyli tam ktoś uprawia sport, to ma tego Marsa sprzyjającego, on może te dyscypliny sportowe, złote medale na olimpiadzie pobijać. Mhm. Bo ma energię dodatkową. To tak jakby przełożyć na dodatkowe Red Bulle. <grymne> na antydoping jakiś. Czy, czy, czy pamiętam jak yy, teraz było Marion, Marion Jones i ci to była taka afera dopingowa, że wymyślili jakieś takie niewykrywalne mhm. i te złote medale musieli oddawać, tak. coś, nie? I ona nawet o 4-5 metrów wyprzedzała już tą yy, na, na, na olimpiadzie tą współzawodniczki. Yy, <grymne> Także Mars daje taki naturalny dopalacz ale to też kwestia, co ty z tym zrobisz. Bo on ci może wypalić od środka też? nie, Może całkowicie zmęczyć tymi problemami czy coś. To także to jest energia, która jest do przekształcenia. Też trzeba wiedzieć, jak to zrobić. Ja Jak pamiętam, ja miałem tego Marsa, no to wtedy on rządzi ogień zawsze tam rządzi tymi kwasami żołądkowymi. To miałem z tym problemy wtedy 6 lat. Skończył się i jak ręką odjął i. I, I tu, tu się sfrustrowałem, bo żaden lekarz mi nie mógł pomóc. Mhm. Ale tutaj samo przeszło. Ja tylko skojarzyłem fakty, odcinek, kiedy się zaczęło, kiedy się skończyło. Mhm. Także na pewno to było to. to, jest, to, jest, to jest wszystkie te mity o, o siedmiu rishich, o siedmiu, mam siedem dni tygodnia, siedem kontynentów. Yy, to, to siedmiu wspaniałych. Mhm siedem planet, tak naprawdę to jest siedem, bo tam później Uran, Neptun, Pluton, to one w tych zachodnich, tych starych systemach astrologicznych też były uwzględniane, bo na przykład Uran był jako rachu, jako węzeł rachu, to to jest uraniczna energia. Także te siedem to, to są te siedem gagatków, który każdy tam odpowiada. Jest energia żeńska, Wenus, energia męska, Barana, Marsa, i dlatego to często widać u ludzi, nie? że jeden, jeden czas yy, mężczyzna, no, lustereczko, lustereczko, powiedz przecie i tutaj 10 żeli w domu, czyli 15 <grym grym> szczotek, <grym> i, wiesz, mm -hmm. i ta Wenus jest u niego mocna. Mm -hmm. Nie ma się co, co dziwić, i lubi wygodę, i wiesz, i buty za 800 zł, a nie tam gdzieś salegra za, za 25. Bo Wenus lubi luksus też, nie, to też. No i to, to, to jest odpowiedź. Dla, ja, dlatego zawsze chciałem wiedzieć, dlaczego. Dlaczego tak jest? Nie? Dlaczego mm -hmm. są seryjni mordercy? Czy, czy ludzie trafiający do, do domu wariatów? I powiem Ci szczerze, że to nie jest jakiś mm. błąd, tylko to jest yy, brak wiedzy tak naprawdę. Mm. No bo na przykład jest dziecko sensytywne i ma księżyc w czy czyli ma sensytywny umysł. No i rodzi się w taki, u takich rodziców, którzy są patologią. Nie? Krzyczą, mm. piją, biją. Nie? A dziecko, jak ma księżyc w raku, założę, to ma taki sensytywny, mhm. tak jakby nie miał skróbki w ogóle ochrony, to będzie się to jednak w życiu przyszłym odbijać, w dorosłym życiu będzie się odbijać. Nie, nie jest to jakaś reguła, natomiast to są bardzo emocjonalne dzieci, dusze, ludzie, którzy po prostu, no, no naprawdę musieli być niesamowitymi, jak to się mówi, super żeby z tego wyjść. Mm -hmm. żeby, to, wiesz, żeby to odkręcić, jakby tą tak, traumę. Tak, tak, tą traumę, no bo to w dzieciństwie najwięcej takich rzeczy, traum się bierze. Mm, a teraz mi tak przychodzi, czy myślisz, że na jakby zamanifestowanie sobie traumy właśnie w życiu, czy w dzieciństwie, czy nawet w niemowlęctwie, czy jeszcze w okresie prenatalnym, planety mają wpływ? Tak, tak. Znaczy to jest tak wszystko ułożone w taki sposób, że te węzły, które pokazują ci cel i, lub zasób, bo jeśli masz zasób w ojcu, mm -hmm. to nie jest powiedziane, że on wcześniej odejdzie, czy założy inną rodzinę, czy wcześniej umrze, czy, czy będzie alkoholikiem, bo on coś zrobi. Tak, on może tylko zrobić takiego, jak on będzie patrzył, czy ty to wiesz, czy ty to, i co ty robisz, jak ty działasz. Jeśli wyczuje, że tego nie wiesz, to zrobi coś takiego, żeby oddalić się, ciebie od siebie. Mm -hmm. Czyli zniechęci się do, do ciebie, żebyś ty nie, nie fokusował się na nim. Nie? Żeby... to Wtedy cię naprowadza na przeciwległy sektor domu trzeciego. Jak jest dom dziewiąty czy tam dziesiąty ojca, to będzie cię na matkę na przykład nie mm -hmm. fokusował. I, I bardzo często widzę takie małżeństwa, że w sumie nigdy się to nie kłócili, ale dziecko w tej rodzinie się urodziło, co ma węzeł w domu matki, mm -hmm. no to znowu nie ojca, no bo ma przerobiony dom ojca. To wtedy matka wrzuca ojca i zostaje z tym dzieckiem, no i wtedy dziecko doświadcza tylko matkę. Mm -hmm. I, I ten cały program się zazębia. Mm -hmm. Ale jak patrzę później ojca, to ojciec ma węzeł w domu dzieci, czyli dzieci z różnych związków. No tak ma jedno z tą panią, to teraz będzie mieć z tamtą panią i wiesz. I ta kobieta naprowadza go na ścieżkę, i tego męża jest strażnikiem, i tego dziecka, nie? I wtedy jakby wszystko się. Bardzo często te układanki się tak w całość zapinają. Jest tu dużo logiki w tym. Natomiast też łatwiej jest zrozumieć i wybaczyć drugiej osobie coś, że coś robi, prawda? No bo z tym alkoholizmem w rodzinie czy, czy, czy nałogami, no to też tutaj nie ma się co czasami dziwić, bo są takie urodzeniowe konstelacje, które bardzo szybko wpadają w to. Mhm. No a też, też może jednym z celów któregoś członka rodziny będzie ten żywioł i wtedy też się pojawia. Mhm. I ktoś się staje strażnikiem, pomimo, że to nie jest jego doświadczenie. Też tak bardzo często jest. Czyli jednak, no, potężny jest ten wpływ. Tak, to trzeba znać te zasady gry, żeby tutaj móc cokolwiek płynąć. I być trochę cierpliwym też, no bo... powtarzanie reklam w telewizji to jest ta sama technika, którą tu trzeba stosować. Tak, ty, jedna z technik, co ty zrobiłeś, jest ten notes twój, bo wiesz o tym, że jak coś zapisujesz, to yy, mocno koduje się, nie? Mhm. Bardzo często też przed snem, jak ludzie zapiszą coś w notesie, to potem Albo im się to przyśni, albo gdzieś tam w y, tą podświadomość wpada szybciej. I taki notes, kiedy sobie człowiek wpisuje cel i zasób i później wraca za tydzień, za dwa tygodnie, za trzy tygodnie, powtarza to przez 3-4 miesiące do pół roku, mhm. to wtedy już jest, ta wiedza jakby wchodzi głębiej w podświadomość, co powoduje, y, że nabierasz sił i, no i świat zewnętrzny widzi, że już kroczysz drogą właściwą, że już zaczynasz rozumieć i oni wtedy odpuszczają. Nie się materializuje po prostu. No tak, bo to się wszystko wtedy zadzębia i jesteś dopuszczony do tego, co nie byłoby ci pisane, gdybyś tylko nie rozumiał. Nie? Mm -hmm. Bo tak naprawdę ty możesz dostać dzisiaj... Był kiedyś taki mnik, który powiedział, o, że on to... Bo wiesz, każdy czegoś marzy. Jeden o mm -hmm. ma Lamborghini przykład, drugi o jakiejś Willi. A on by ten mnik powiedział, on by chciał, żeby wszyscy ludzie na świecie dostali swoje marzenia na tydzień. Mm -hmm. Tak, żeby mogli tego doświadczyć. To później już by tego nie chcieli. Nie? Mm -hmm. Już by to dostali, raz poczuli, że to nie do końca takie jest fajne. No, także no, co, coś w tym właśnie jest. Trzeba uważać z marzeniami. Bo my, no tak, bo my, nam się wydaje, marzenia innych osób, że to są nasze marzenia, ale to jest tylko program matryksowy takiej świadomości zbiorowej. Nie? Mhm. Zauważę, jak ludzie przed wyborami się pytali, na kogo głosujesz, a na kogo bo on, oni nie wiedzą. Nie? Oni potrzebują potwierdzenia grupy to te, też Te nasze geny też są tak związane, że grupowo, yy, no tak jak to kiedyś Korwin-Mikke powiedział, że więcej jest głupich niż mądrych w polityce, no ale w tej demokracji, nie? Uh -huh. że więcej jest głupich niż mądrych i co, co to zmienia, jest <ścoughs> demokracja, że jest wybór ludu. No. no ale większość głupich wybierze tak i mądrzy muszą się dostosować. Nie? Uh -huh. Także ludzie nie, 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 są brać, nie są nauczeni też, żeby odpowiadać za, za siebie czy za swoje czyny. Tylko lubią zauważyć, szukać, albo ich zainteresuje książka, gdzie opisane są jakieś winy przodków, które oni, jeżeli my to dzisiaj po nich musimy zbierać, nie? A nie do końca tak jest, bo nikt przez nikogo jest wolna wola po prostu. To nie jest tak, że przez kogoś, nie? Chodzi o tą genetykę, że przodkowie mają podobny program. On się pojawia, pokolenia na pokolenie są te same układy. Mhm. Mogą być czasami odwrotne, natomiast bardzo często tak jest. Właśnie, też, też czasami słyszę, że ktoś mówi, u nas w rodzinie to na przykład, nie wiem, to już jest genetyczne coś na przykład, prawda? Nie, no nie wiem, jak no Ja to, jakie pokazywałem jeszcze... to mhm. że to nie chodzi o, o genetykę, tylko mutacje, yy, które wpływają na metylację białek i, i, i to powodują, ale to mówię, to jest, ale to jest wolna wola w tym. I co zrobisz? Czy będziesz o tym gadał, że twój dziadek miał to i to ty też masz mieć? To wiadomo, że jak będziesz przez ileś tam lat powtarzał to jeszcze swoim dzieciom, mhm. jej i tą żonie i wszystkim, tak. no to wiadomo, że zaczynasz już aktywować ten gen, który za to odpowiada. No to mhm. skupiłeś Pamiętaj, że energia podąża za uwagą. Czyli tak. jak skupiasz energię, no to coś z tą energią się musi zadziać. Tak, tutaj. To, to nie jest dobry wybór, żeby o tym opowiadać, że ktoś jest winny, bo to wtedy ty nie chcesz brać żadnej odpowiedzialności, tylko na kogoś, prawda? Także my zawsze winimy, albo ojca, albo matkę, a sami nie zobaczymy, że w horoskopie mamy doświadczać albo ojca, albo matki, no to oni wiadomo, poprzeczka w górę. Nie, mhm. Także nie robią tego specjalnie, tylko chcą pomóc duszy tego dziecka w doświadczeniu brakującego elementu, którego nie doświadczyli w poprzednim. Także jeśli matka ma syna na wychowaniu i sami, bo ojciec gdzieś tam odchodzi, no to to się wiąże z tego, że ta matka musiała zrobić podobną rzecz, może w poprzednim życiu temu ojcu, i odeszła i zostawiła ten, tego ojca z tym dzieckiem. No mm -hmm. i teraz nie mówię, że to jest kara, ale dusza tej matki chce zrozumieć, jak to jest.